Okej, przyjaciele, przed chwilą Andrzej podjął decyzję dla Jezusa Chrystusa. Andrzej, co się stało? Podjąłeś decyzję. Tak. Oddałeś życie Jezusowi. Tak. I co? Czujesz wagę tej decyzji? Czuję wagę, tak, czuję wagę. Okej. Czy uważasz, że to był dobry krok? Dobry. Okej. Poczułeś coś podczas modlitwy? Ulgę. Okej. Piękne to jest. Pani, oto taki piękny moment. Następna, kolejna osoba, którą w sumie spotkałyśmy w celach biznesowych. A inaczej się skończyło. Skończyło się na tym, że Andrzej oddał życie Jezusowi. Najlepszy biznes zrobił Andrzej, bo oddał życie Jezusowi i na poważne wziął tą decyzję. Najcenniejsza decyzja. Amen. Dzięki Bo. Dzięki, naprawdę. Dziękuję bardzo. A była mi właśnie taka rozmowa jak z wami potrzebna. No. Bóg niesie miłość, wiesz, Bóg nie oskarża. Tak. Jak ci mówiłam, jak jest spotknięcia, to trzeba się podnieść i odwrócić się od tego, nic więcej. Tak. A dzisiaj jesteś zbawiony, to jest najpiękniejsze, co mogło ci się przydarzyć. Ja dziękuję Bogu za ten dzień, kiedy po mnie rękę wyciągnął. Dzięki. Jestem najbogatszą, najszczęśliwszą osobą na świecie. Dlatego, że mam jak... A resztę to błogosławię. Jesteśmy przyjaciółmi bardzo. Jesteśmy teraz rodziną, wiesz? Zasiłeś niebo. Jesteśmy rodziną. Wiesz, coś nierozerwalnego. Nie